Cześć wszystkim, 29 marca, zaczynamy sezon. Postanowiłem, że dzisiaj wkopię dwa maurali, moje największe. Były zimowane w pomieszczeniu 10, może 9 do 15 stopni. Wykopane, wsadzone do takich worków i to wszystko. Nie były zasypane w żaden sposób ziemią. I zobaczcie, jakie już piękne korzenie popuszczały. Tu jeden, kolejny i w jakiej ziemi ja to sadzę? Sadzę to w ziemi, która już tutaj była. Ona była wymieniana już parę razy przez 5 lat, to tu jest ładny czarnoziem. Dodam tylko do tego obornik koński. To jest obornik koński jesienny, już trochę przerobiony. Zostanie to wymieszane z tą ziemią, po prostu zasypane. Co jeżeli chodzi o przymrozki? Minus 1, minus 2, nic im nie będzie, to są duże banany, najwyżej zetnie tylko te świeże nowe liście. Jeżeli by miało spaść do minus 4, minus 5, to zarzucę na nie tylko jakieś agrotkaninę zimową i to wszystko. Dobra, ja je posadzę i wracamy. Maurali posadzony, oczyściłem go z tych suchych cholewek i zobaczcie, niepodlewany praktycznie ponad 4 miesiące. Te cholewki są całkowicie mokre. Dlatego jeżeli chodzi o większe rośliny, ogólnie banany, ja jak wykopuję, to po prostu jak je wykopię, stawię do zimowiska, to o nich zapominam. Nie podlewam, nie kombinuję i one wtedy najlepiej zimują. Kombinować, tu dogrzewać, doświetlać, podlewać, to bardzo często takie banany padają. Teraz biorę się za tego drugiego i w identyczny sposób. Ziemia z wykopu plus obornika. No tam mi poszło pół takiego worka, ten worek ma, nie wiem, 40 litrów może, może lepiej. Teraz go obczyszczę i pokażę wam na sam koniec, jak to już wygląda. Bananki posadzone. Tego też wyczyściłem. Pamiętajcie, jak będziecie sadzić banany, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale żeby im robić tak jakby fosę dookoła, dzięki temu woda będzie wsiąkała całkowicie pod nich, a nie się gdzieś rozlewała na boki. A one potrzebują dużo wody w sezonie. Dobra, biorę się za resztę, muszę powynosić jeszcze bardzo dużo donic. Zacznę też może dzisiaj czyścić łąkę ze słomy, odkrywać basę tam całkowicie. Ale tak mi się uda, też dowiem kolejny film. Trzymajcie się, dzięki i do zobaczenia. Hej.